Proszę Państwa, ważny temat. 27 listopada 2018 roku trzeba było podjąć niemiłą decyzję o wyłączeniu z eksploatacji szkoły nr 20 w Byczynie wskutek działalności górniczej i szkód, które spowodowały, że szkoła się zaczęła niemal walić. Dzisiaj mamy prawie październik 2022 roku, czyli niemal 4 lata i od października szkoła wraca do życia. Tak naprawdę szkołę odbudowaliśmy niemal kompleksowo od nowa. To można długo wymieniać, co zostało zrobione, począwszy od korekty fundamentów, skończywszy na kompleksowym wyposażeniu sal, sieci teleinformatyczne, instalacje przeciwpożarowe, wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Zaryzykuję twierdzenie, że to jest dzisiaj najładniejsza szkoła w mieście. Rodzice są bardzo zadowoleni, no czekają na to. Czekają, życie przez to wróci do dzielnicy. Jak się czujemy? Szczęśliwi, radośni, no i przede wszystkim mamy satysfakcję, że jesteśmy w bardzo pięknym budynku. Dzieci są radosne, tryskają energią. Tak jak powiedziałam, ten pierwszy dzwonek, mówię, wywołuje dreszcz, wywołuje radość, ogromna przestrzeń. To słychać, to widać na korytarzach. Mamy wyposażenie sal, od ławeczek, krzeseł, nowoczesnych tablic oraz specjalnie projektowanych mebli. To wszystko dzięki decyzjom pana prezydenta, dzięki zapewnieniu dla naszej szkoły budżetu. Mogliśmy w tak nowoczesny sposób wyposażyć szkołę. Szkoła posiada nowoczesne szafki, pojedyncze szafki, kolorowe, przejrzyste. Szkoła posiada, myślę, że chyba jedno z najnowocześniejszych oświetleń, to również dzięki budżetowi i decyzjom pana prezydenta. Na terenie szkoły mamy nowoczesną kuchnię. Ogrom pracy wykonany przez spółkę Tauron Wydobycie, przez firmę budowlaną Modular, przez Radę Rodziców, która cały czas nam towarzyszyła. Ogrom pracy ze strony kadry pedagogicznej, która cały czas utrzymywała bardzo wysoki poziom osiągnięć. Niesamowita ilość prac, zaangażowanie, energia i pomoc całej obsługi. Dziękuję za cierpliwość wszystkim pracownikom naszej szkoły w Byczynie, dzieciom oraz rodzicom. Dziękuję za współpracę prezydentowi Pawłowi Silbertowi, prezesowi Jackowi Pytlowi i dyrektor Katarzynie Gniadek.